Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Wiedźmaka pierwszego. No i kontynuujemy. Otwórzmy sobie dzienniczek zadań. Eliksir Dratris. Powinien zanieść eliksir do pokoju Dratris na piętrze. No dobra. W takim razie idziemy z powrotem na górę, do twierdzy Karmoren, tak jest. Za dużo gadać. Zrobiliśmy prawdopodobnie już wszystkie questy z tego prologu, bo to jest prawdopodobnie prolog. Tak się przynajmniej domyślam. Dlaczego wnioskuję, że zrobiliśmy prawdopodobnie wszystkie questy? Ponieważ w dzienniczku zadań wyświetlał jakiś, jakiś tam nowy quest. A kiedy wyleczymy Marigold, sam Vesemir mówił, że ruszymy w poszukiwaniu czegoś tam. Nie wiem czego, ale czegoś tam. I opuścimy Kermoren. Dobra. Tak więc idziemy na górę do pokoju, do Triss. Marigold. Tak jest. Gdzie jesteś, Triss? Gdzie? A, na łyczeczko. No spoko. Porozmawiajmy. O, podarunki. Kliknij dwukrotnie ikonę lekarstwa do Triss, żeby jej to dać. No dobra. Prezencik. I jak to? Dwa razy? Oh yeah! Dobrze jest. Dziękuję, Geralt. Mam nadzieję, że ten eliksir pomoże. Miałam straszne sny. Śniło mi się, że Lambert jest ze mną. Wpatruje się we mnie i mówi: tylko mi tu nie umieraj, Marigold. Przecież jesteś przemądrzałą wiedźmą, która wszystko wie najlepiej. O, Geralt, tak się cieszę, że cię widzę. Z czego się śmiejesz? Cieszę się, że lepiej się czujesz. Wiem, że powinniśmy już ruszać. Ale mam ochotę jeszcze pożegnać się z Kermoren. Dotrzymasz mi towarzystwa? No, z przyjemnością. Z przyjemnością. Chcę pobyć tu jeszcze chwilę. Nie powiedziałam ci jeszcze, jak bardzo się cieszę z twojego powrotu. Kiedy cię zobaczyłam, emocje, uczucia, które starałam się stłumić, wróciły ze zdwojoną siłą. Wybacz, Triss, ale nie jestem jeszcze gotowy na rozmowę o przeszłości. Oczywiście. Nie powinnam naciskać, to pewnie te emocje. Na moc. Zachowuję się jak nastoletnia dziewczyna. Dobrze, wróćmy do teraźniejszości. Rozmawiałam z Vesemirem. Powiedział mi, co się stało. Jest mi strasznie przykro. Zawiodłam was. Wybacz mi. Tak, zawiodłaś mnie. Zawiodłaś wszystkich, ale wybaczę ci to. Nie ma nic do wybaczania. I bardzo nam pomogłaś. Radość, której doznałem na wieść, że żyjesz, ciężko porównać z jakąkolwiek inną. Chyba, że z taką jak w tej chwili, gdy patrzę na ciebie. Geralt, tak bardzo tęskniłam. Chodź, sprawdzimy, czy to rozpadające się najlepsze łóżko w Kermoren jeszcze się do czegoś nadaje. O, tylko karta. A gdzie jest scena? O, no. No cóż, ale zadowolimy się nawet kartą. Geralt, byłeś wspaniały. Jak zwykle. Jak zwykle? Ty naprawdę nic nie pamiętasz? Niestety. Jak się skończyła walka? Włamali się do laboratorium, zabili Leo, ukradli mutageny i uciekli. Biedny Vesemir. Kolejny z jego wychowanków zginął przedwcześnie. Czekaliśmy na ciebie z pogrzebem. Dziękuję. Co do waszych osławionych mutagenów, konsekwencje mogą być katastrofalne. Nie traćmy więcej czasu. Chyba, że chcesz o coś spytać. Możesz mi powiedzieć coś więcej o czarodzieju, który obrabował laboratorium? Przede wszystkim jest bardzo potężny. Doskonale kontrolował moc zaczerpniętą z kręgu. Być może rośnie nam drugi Vilgefortz. Kto? Nieważne. Przy okazji dzięki za wsparcie wtedy na dziedzińcu. Chciałam cię nauczyć pewnej przydatnej umiejętności. Triss, jaka umiejętność? Geralt, możemy już iść? Żadna umiejętność, tylko mnie normalnie odrzuciła od rozmowy. Ach, te kobiety. Ruszajmy. Nie dajmy Vesemirowi czekać. Chodźmy więc.
Nie wiemy, skąd przyszli bandyci, ani kto za nimi stoi. Podróżując w grupie, będziemy zwracać uwagę, a rozdzielając się, szybciej odnajdziemy ich ślady. Udam się na zachód. Mam tam trochę kontaktów. To ja idę do Kedwen. Chyba, że ktoś jest przeciw. W porządku. Gdzie ja mam się udać? Pójdziesz na południe, do Temerii. Król Foltest ma wobec ciebie dług wdzięczności. Kiedyś odczarowałeś jego córkę. Może tam natrafisz na jakieś ślady. Triss, co zamierzasz? Spróbuję uruchomić swoje wpływy. Jak się czegoś dowiem, skontaktuję się z Geraltem. Postaram się jak najszybciej zebrać informacje i odnaleźć cię w Wyzimie. Triss. Nic nie mów, Geralt. Nie znoszę pożegnań i jeszcze się rozpłaczę. A nie ma nic bardziej żałosnego niż płacząca czarodziejka. Nie daj się zabić. Drugi raz tego nie zniosę. Żegnaj, Geralt. Do zobaczenia. No więc, jak się dowiedzieliśmy teraz, opuściliśmy Kermoren i wszyscy Wiedźmini ruszyli w swoją stronę szukać bandytów, którzy nas zaatakowali i ukradli nasze cenne mutageny. Oh yeah. Karolino, jestem zmęczony. Już niedaleko, zaraz będziemy na miejscu. Zimno mi. Kupię ci ciepłe mleko z miodem. Chcesz? Tak, chcę mleko. Co to za psy? Jakie psy? To na pewno nie są psy. Alvin, zrób dokładnie, co ci powiem. To bardzo ważne. Biegnij najszybciej, jak potrafisz, do karczmy. Nie oglądaj się za siebie. Zrozumiałeś? Te psy są złe. Biegnij! To jest! Zamykaj bramę! Bestia! Bestia atakuje! Alarm! Geralt, Melitele cię zesłała. Za bramą jest kobieta. Psy zaraz ją rozszarpią. Zrób coś. Ratunku! Nie! 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 Nie waż się otwierać bramy! Bestie wpadną do środka! To prawda. Te psy są bardzo niebezpieczne. Nie pochodzę stąd, ale widzę, że jesteście bardziej potworami niż ludźmi. Odsunąć się! Sam ją uratuję! Stój! Nie poradzisz sobie sam. Niech cię szlak! Wszyscy zginiemy! I co? Mam się zająć z tymi potworami? Czy z psami? No dobra, walczymy z psami. Co, bijesz je, Geralt? Dobra, nie ma jednego psa. Kolejny piesek. No dawaj. Dziękujemy serdecznie. Kolejny piesek.
Dawaj, dawaj, dawaj. Co jest, Geralt? Tomasz Starda. Oooo! Yeah! Kocham te finishery. Co to, że bije? A ja mam wytrzymałości. Dobra, wszystko. Co to było? Ani chybi magia. To bestia! Geralt! Oto nadchodzi czas miecza i topora. Białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i pogardy. Ted Dayred, czas końca. Świat umrze wśród mrozu, a odrodzi się z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z Hen Iker, z zasianego ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. To wróżba Itliny, stara elfia przepowiednia. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Oby. Wygląda na to, że ocalił nas przed bestią. Tak. O, Alvin poczuł się lepiej. Znajdę kogoś, kto się nim zajmie. Nie powinien zostawać bez opieki. Tymczasem zatrzymamy się w karczmie. Poczekaj chwilę. W trakcie podróży natknąłem się na zdziczałe psy. Były inne niż te tutaj. Mam na myśli coś więcej niż zieloną sierść. Wiesz coś o nich? Zdaje się, że terroryzują wioskę od jakiegoś czasu. Co kilka dni kogoś zabijają. Przewodzi im wielki pies, czy też może wilk. Nazywają go bestią. Może znajdzie się ktoś, kto zapłaci za zabicie bestii. Wiedziałam, że będziesz chciał się tym zająć. W końcu taka jest rola wiedźminów, prawda? Ale dość już o potworach. Co cię tu sprowadza? Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. Nie widziałaś może kogoś takiego w okolicy? Ciii, nie tak głośno. Faktycznie był tu ktoś taki, ale wieśniacy dostają szczękościsku na samą wzmiankę o nim. Może Wielebny będzie wiedział. W sprawie bestii też najlepiej udaj się do niego. Tak zrobię. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Co to? Po raz pierwszy od dłuższego czasu trafiłem na trop salamandry. To dla mnie bardzo ważna sprawa. Wiesz coś o nich? To chyba jacyś bandyci terroryzujący okolice. Miejscowi strasznie się ich boją. Wczoraj przynieśli chłopaka, którego te potwory wychłostały lamią. Lamią? Myjskim batogiem, batem z małymi kolcami i zadziorami. Po uderzeniu odrywa kawał skóry i mięsa. Lamie są zakazane w większości cywilizowanych krajów. Chłopak bredził coś o wykupnym, pewnie chodził o jakiś haracz. Chciał iść do Wielebnego. Niestety zmarł w nocy od gorączki. Dziękuję, Shani. Być może zabawię tutaj dłużej niż planowałem. Mogę wiedzieć, czemu tak ci zależy na tej salamandrze? Powiedzieć ci, czy nie powiedzieć? Zabili kogoś, kogo zdążyłem polubić. I okradli mnie. W takim razie nie chciałabym być w ich skórze. Dobra. Bywaj. I co teraz? Pozbieramy sobie szczątki tych psów? Tak jest. Dawaj. O, dwa oręcy są szczątki tego... Nie wiem, żołnierza. Dobrze mówię, żołnierza. Ektoplazma. Po co mi ektoplazma? Jeszcze jedne szczątki. Okej. Okay. I to wszystko? Nie, jeszcze jedne. Brama, tam są kolejne. Dobra, nie ma żadnych szczątek. Ten leży ten nasz bohater, który chciał ochronić tego, tą niewiastę. Czy tą niewiastę, nie wiem. O, ogniska, kliknijcie panem. O, mogę medytować przy ogniska, fajna sprawa. Co jeszcze mieliśmy zrobić? Mieliśmy pójść tutaj. W ogóle, gdzie my jesteśmy? Chyba w zimie, czy to jeszcze nie jest w zima? A, to są obrzeża w zimie, jak samo nawet ładowanie wskazywało. Tablica ogłoszeń. Ciekawe, czy znajdę tu jakąś pracę. Ogłoszenia, dobra, ogłoszenia jeszcze pamiętam z ludźmi na drugiego. Dobra, usiądźmy sobie przed ognisku. Co mamy w beczce? Jakieś browary, nie browary. Ognisko. Medytacja. Bohater? Mam jakieś talenty? O, 6 talentów, fajnie. Siła, kurde, starowy, silny, starowy, szybki. Pisaliście mi w komentarzach, żebym rozwijał się na razie w stylach starowych, ponieważ miecz srebrny zostanie dopiero w drugim akcie. Tak więc rozwijajmy się, jak radziliście w starówkę. Starowy, szybki, co my tu mamy? To już mam rozwinięte. Dobra, to też sobie rozwinę. To sobie rozwinę jeszcze tutaj równomiernie, żeby było
I co my tu jeszcze mamy? O, siła. Parowanie plus 10 na sekundę. O, rausz się nauczę. Co my? Tego się nie nauczę chyba. Tak wymagane wybicie mutagenu, no szkoda. Stalowy. Krwawienie, o. To. Co my tu mamy? Obrażenia plus 20. Krwawienie, dam tutaj krwawienie. Obrażenia plus 20, plus 25. Może tutaj się coś rozwinę? Ból. Precyzyjne trafienie, Boże, wszędzie tylko to precyzyjne. To się powtarza prawdopodobnie. Dobra, rozwinijmy sobie tutaj. I dostajemy w ten sposób wszystkie talenty, które mieliśmy do rozdania. Mogę to anulować? Bo pisaliście, że nie da się anulować medytacji. No fuck, dobra, prześpimy się tą jedną godzinę. No, i tak, to jest koniec tego odcinka. Był on trochę krótki, ponieważ dotarliśmy już do aktu pierwszego, jeżeli dobrze myślę. Tak więc nie chcę zaczynać, nie chcę mieszać aktów z aktami prorogów, nie prorogów. Tak więc w następnym odcinku zajmiemy się już wykonywaniem tutaj z questów, jeżeli oczywiście to ogarnę. I pamiętajcie, subskrybujcie, oceniajcie, no i polecajcie. Do następnego odcinka, do zobaczenia.